Cześć kochani, to Sielska, witajcie ponownie u mnie. Zgodnie z zapowiedzią opowiem Wam dzisiaj o moich doświadczeniach z kilkoma wysokopółkowymi nowościami. Zapraszam. Fanom drogeryjnych kosmetyków od razu zdradzę, że tego typu filmik tylko z kosmetykami bardziej dostępnymi cenowo pojawi się już w środę. Czyli następny filmik będzie na kanale właśnie o nowościach z drogerii, moi drodzy. Te droższe kosmetyki. Mam tu kilka nowości od Fenty, Huda Beauty, Charlotte Tilbury... I prawdziwą perełkę, coś niesamowitego od Too Faced. Zaczynamy. I myślę, że zaczniemy od kosmetyku, na temat którego miałam najwięcej zapytań i próśb o recenzję. Głównie na Instagramie wysyłaliście mi wiadomości z prośbą o wyrażenie mojej opinii. Moi drodzy, to jest paleta od Huda Beauty Rose Quartz. Nie wiedziałam, czy ją kupię, przyznaję, ale tak jak wspomniałam w ostatnim filmiku, kiedy mówiłam o kolekcji Revolution i My Fashion. Z racji tego, że tamta paleta niejako nie spełniła moich oczekiwań, no to bardzo szybciutko weszłam na stronę Sephory i zamówiłam sobie, kochani, to cudeńko. Tutaj macie 18 cieni, plastikowe opakowanie, bardzo przyjemne dla oka, jest duże lusterko. Jeśli chodzi o cienie, w ogóle o palety od Huda Beauty, to bardzo wiele z nich sobie odpuściłam. Miałam chyba dwie, jak nie trzy. I bywało tak różnie. Moim głównym problemem... A właściwie powodem, dla którego nie sięgam z reguły po jej palety, jest to, że w jej paletkach jest bardzo dużo dosyć ciemnych błysków. A ja potrzebuję sobie jednak tą moją opadającą powiekę rozjaśnić, więc większość tego, co na wypuszcza, jest po prostu nie w moim guście. No ale to są moje tony przecież, prawda? Jest chłodno, jest fioletowo, jest różowo, troszeczkę neutralnie, gdybyście tego potrzebowali. Jeśli chodzi o tony, odcienie, no to. To jest kwestia bardzo indywidualna, albo wam się podobają, albo nie. O tym nie będę dyskutować. Tak jak powiedziałam, bardzo moja bajka. Jeśli chodzi o cienie, o jakość, o formułę, dla mnie paleta idealna. Uwielbiam korzystać ze wszystkich cieni w tej palecie. Tak, ze wszystkich łącznie z tym kremowym czymś, tą wazeliną, która jest tutaj po środku i nazywa się Love Stone. Tak, jeśli chodzi o nakładanie tego cienia na powiekę, to jest w ogóle masakra, nie polecam, on się zbiera, nie trzyma się. Natomiast jestem zła na siebie, że wcześniej na to nie wpadłam, bo to się wydaje teraz takie oczywiste. Kiedy oglądałam te produkty, które wypuściła Huda w internecie, a oprócz tej palety wypuściła też ten rozświetlacz, który też ma taką formułę, czyli drobinki rozświetlające, yy, zalane taką wazeliną, to sobie pomyślałam, kurczę, a może by tak spróbować ten cień nałożyć jako rozświetlacz. I co prawda nie macałam tamtego rozświetlacza i nie wiem, czy to jest ta sama formuła, ale powiem Wam, że jako rozświetlacz, to on mi się bardzo podoba. To jest przeźroczysta wazelina. Kurczę, gdzie się to otwiera. Przeźroczysta wazelina z taką chłodną, lekko różową, nie wiem, czy to widać, może więcej, lekko różową drobiną. On jest gęsty, ten cień. Ale pięknie leży na kościach jarzmowych. Daje takie właśnie taką delikatnie różową poświatę. Kompletnie nie narusza kosmetyków, które leżą poniżej. I ja specjalnie dzisiaj nałożyłam matowy róż, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak on błyszczy. I to właśnie jest mój rozświetlacz na dzisiaj. I w gruncie rzeczy, za każdym razem, kiedy korzystam z tej palety, to właśnie ten cień nakładam jako rozświetlacz. Czemu wcześniej na to nie wpadłam, bo miałam tą. Y paletkę Natural Nudes, coś tam, coś tam Nudes. Była taka paleta y, z brzoskwiniowo-różowymi tonami, cieniami, która chyba jako pierwsza miała ten y, wazelinowaty cień w sobie. Ja bardzo nie, znaczy, nie, nie bardzo. No, nie sprawdziła mi się tam ta paleta, bo większość tych cieni na moich powiekach wyglądało tak samo i no i właśnie tamten y, kremowy cień też mi się na tych powiekach nie sprawdził, ale właśnie nie przyszło mi do głowy, mi fance kremowy <noise> formuł, jeśli chodzi o kontur twarzy, żeby go nałożyć, kurczę, na kości jarzmową. Mam u siebie paletę od Essence, taką malutką, tam jest chyba sześć cieni i tam jest też ten cień yy, tego typu, ale on w ogóle jest niewidoczny, on wsiąka, w ogóle nie błyszczy, bo ja wyciągnęłam sobie tą paletkę z powrotem i próbowałam go nałożyć na kości jarzmowe. Nie, ten efekt jest piękny, naturalny, no i z racji tego, że to jest kremowa formuła, no, to on, ten cień się tak pięknie wtapia w, to, w ten makijaż. Bardzo naturalnie wygląda tak. To, to rozświetlenie nie jest intensywne, ale jak na tą formułę, i tak jest mocne, moim zdaniem. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, była jedna osoba, która w komentarzach nie w wiadomości prywatnej pisała, że bardzo liczy na to, że mi się ta paleta nie sprawdziła, bo potrzebuje kogoś, kto ją zniechęci. Kochana, wybacz, ale to jest. Świetne. Te cienie, maty blendują się ekspresowo, yy, nie osypują się, nie znikają, nie zbierają mi się. Błyskotki na zwyklej, zwyklej, zwykłej bazie od Inglot siedzą pięknie cały dzień, nie wchodzą mi w załamania. Kiedy ja nakładam, nie osypują się, a właściwie ten cień zewnętrzny, bo ja mam dzisiaj na sobie dwa błyski z tej palety, yy, ten ciemniejszy Cos Cosmic Love na górze, i w bardziej wewnętrznej części powieki jest ten no Boże, Moon Magic. I ten Cosmic Love. Znaczy, oba nałożyłam po prostu paluchem i nawet nie potrzebowałam pędzla, żeby je, słuchajcie, rozbędować, te krawędzie, żeby to się ładnie nałożyło. Po prostu palcem tak się to samo nałożyło i jest dobrze. Jestem bardzo zadowolona z tego, że sięgnęłam po tą paletę. Bo naprawdę. Nawet jakbym chciała, to nie mam się do czego przyczepić, mam jeszcze jeden kosmetyk od Huda Beauty, który jest u mnie już od jakiegoś miesiąca, może nawet troszkę więcej, to jest róż z serii Glowish, plastikowe opakowanie, marmurek jak w bronzerach z tej serii, bronzer bardzo sobie chwalę, róż nie jest zły, absolutnie, to jest taka fajna brzoskwinka, o satynowym wykończeniu, tak bezpiecznie napigmentowana, blenduje się bezproblemowo, ładnie się nosi przez cały dzień. To jest bardzo porządny jakości kosmetyk, ale wydaje mi się, że spokojnie znajdziecie coś takiego w drogerii. Dobrej jakości formuła, ładny kolor, ale nic, co by zmieniło moje makijażowe życie. Może tak. Jest OK, ale kosmetyk z serii jakby mi zginął, to pewnie bym nawet nie płakała. Mam jeszcze jeden róż tego typu, właśnie. Jest ok, ale głowy nie urywa. I to już jest produkt, którego nie mogę otworzyć. To jest produkt marki Charlotte Tilbury. Ja od lat czaiłam się na róż o kolorze Pillow Talk, no bo jak miałam pomadkę i konturówkę i paletę, z których byłam bardzo zadowolona, no to chciałam mieć, wiecie, coś do kompletu, można powiedzieć. W ogóle opakowanie. Zacznijmy od tego, że jest bardzo przyjemne dla oka i dla dłoni. Jest lustereczko, bardzo eleganckie. Róże Charlotte Tilbury z tej serii. Wyglądają troszeczkę jak Cycuszek. tą napigmentowaną część macie z zewnątrz, w środku macie taką plamkę rozświetlenia. To jest bardzo subtelne rozświetlenie, bardzo eleganckie, bardzo delikatne. Tutaj nie ma dużych drobin brokatu. Mówię oczywiście o odcieniu Pillow Chalk, bo nie wiem jak jest z innymi kolorami. Jeśli chodzi o ten róż, jeśli chodzi o jego odcień, to jest taki nieoczywisty, bo to jest brzoskwinka z ciepłą drobiną, z odrobiną beżu. Jeśli chodzi o pigment, Pasujący do wielu makijaży, fajnie napigmentowany, znowu dobra jakość, no tutaj nie można się przyczepić ani do tego jak ten róż się nosi, jak się nakłada, końcowy efekt jaki daje, ale znowu, czy to jest coś, co nie wiem, ścięło mnie z nóg, tak jak na przykład paleta od Huda Beauty? Nie, chociaż... Wydaje mi się, że tutaj byłby problem ze znalezieniem czegoś podobnego w drogerii. Mówię tutaj bardziej o tym subtelnym, dosyć eleganckim rozświetleniu, ale chyba spodziewałam się troszeczkę więcej. Po doświadczeniach, jakie mam z paletą, czy pomadką, czy konturówką, to tu jest tak poprawnie. O, to nie jest absolutnie zły ruch. Jeśli macie ochotę na ten odcień, na tą formułę taką bezproblemową, serdecznie polecam. Ale tak, wiecie, dla mnie fireworków nie ma. Mam jeszcze dwa produkty od Charlotte Tilbury, po które ostatnio sięgnęłam. Pierwszym z nich jest fenomenalna różdżka do konturowania, czyli Contour Wand. To jest produkt, który już obrósł legendą. Yy, I chyba dlatego się na niego skusiłam. W końcu pojawił się u nas w Seforze, chociaż przyznaję, że nie wiem, czy w chwili, kiedy to oglądacie, dalej jest dostępny. Bo z tymi kosmetykami od Charlotte u nas. No one potrafią znikać jak ciepłe bułeczki. Jest miękka tuba, macie to opakowanie jak w różach czy w rozświetlaczach, czyli tutaj jest blokada, jest puszek. Tutaj się nic samo nie wyciśnie, nawet jak wciśniecie ten kosmetyk do, do ciasnej kosmetyczki i inne produkty na niego naciskają. Jak będziecie pilnować, żeby słuchajcie, tu było zakręcone, to tutaj się żaden wypadek nie przytrafi. Brązer, który mam dzisiaj na sobie, kompletnie bezproblemowy. Jeśli kusi Was ten produkt. Ale bójcie się jego płynnej formuły, bo wiadomo, z pigmentem może być różnie. Może być problem z rozblendowaniem. Czy on nie będzie rozpuszczał tego, co jest poniżej? Podobnie jak z paletą od Huda Beauty, tu jest moim zdaniem, w moim przypadku, idealnie. Jeden z tych kosmetyków który nielicznych, który po prostu aplikuje sobie prosto na twarz, na makijaż już nałożony, nieważne czy jest to podkład przypudrowany czy nie przypudrowany, biorę sobie po prostu, maluję kreski czy kropeczki tam, gdzie potrzebuję. U mnie to jest policzek, tutaj troszeczkę przy brodzie i boki czoła. I później w miarę puchatym pędzlem rozblendowuję sobie to i to zawsze wygląda dobrze. Mam, słuchajcie, podobny produkt u siebie, niektórzy na nazywają go zamiennikiem, to jest y, kremowy bronzer od Max Factor, on chyba też się nazywa Contour Wand, czy coś takiego, znowu mam go chyba w jaśniejszym odcieniu i muszę jeszcze sobie je ponosić na twarzy, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście są zamienniki, co od razu rzuca się w oczy. Na mojej twarzy, przy mojej karnacji to lekkie różnice w odcieniu. Ten kosmetyk od Max Factor... U mnie wybija się troszeczkę, znaczy jego czerwonawe podtony, delikatne u mnie się wbijają na twarzy. Mm, tutaj jest bardziej neutralnie. No, i tamtego kosmetyku raczej nie mogę sobie tak maznąć po twarzy, bo z bywa różnie. Tutaj jest super. Kompletnie nie żałuję, że sięgnąłam po ten kosmetyk, chociaż nie należy do najtańszych. Uważam, że rzeczywiście jest tak dobry, jak o nim mówią. I ostatnią rzeczą od Charlotte Tilbury: to jest też coś, co mam dzisiaj na sobie. Pod oczami to jest korektor Magic Away Liquid Concealer. Ja mam go w odcieniu 4 Fair. Ja on wcale taki jasny nie jest. Muszę przyznać, że jest może odrobineczkę za ciemny, ale nie na tyle, żeby się różnica, to znaczy, żeby to się rzucało w oczy. Nie wygląda to źle. Ja go bardzo lubię nosić i muszę przyznać, że bardzo mnie zaskoczył poziomem krycia, bo wydawało mi się, to znaczy w gruncie rzeczy nie wiem dlaczego. Spodziewałam się czegoś delikatnego o średnim kryciu, takiego bardziej na co dzień, a tu może nie jest to pełne krycie, więc jeśli macie duże zacienienia, to może być troszeczkę za mało dla Was ten kosmetyk, ale dla mnie jest super. Jeśli chodzi o formułę, też jest super. To jest yy, kosmetyk, który pięknie leży cały dzień, nie zbiera mi się, nie pęka, nigdy nie wygląda sucho, więc u mnie to jest bardzo duży plus. No, bo gdyby tego nie robił, to byłby, byłby zdyskwalifikowany. Nie lubię tego opakowania. Wygląda bardzo ładnie, jest eleganckie. Macie gąbeczkę, troszeczkę inną niż w tym kosmetyku, bo tu jest płasko ścięta góra, a tu jest taki stożek. I ja rozumiem, dlaczego on tutaj jest, żeby, wiecie, łatwiej było dosięgnąć te mm, trudno dostępne miejsca. Natomiast ja pamiętam, że bardzo lubiłam swojego czasu ten. Korektor też taki z gąbką wykręcany od Maybelline, już nie pamiętam jaką się nazywał, i tam była taka okrągła, duża gąbka. I ja nie miałam problemów, wiecie, z wciśnięciem jej wewnętrzny kącik, i jakoś tak łatwiej mi się pracowało tam, tą gąbką. No, nie zachwycił mnie ten aplikator, i też słuchajcie, zanim za pierwszym razem udało mi się wycisnąć, wykręcić właściwie tyle produktu, żeby ta gąbka się mm, wystarczającą ilością wypełniła, no to kurczę już całkiem sporo zużyłam. Chociaż nie trzeba go wiele, bo jest mocno napigmentowany. Formuła jest super, opakowanie chociaż przyjemne i bardzo atrakcyjne. To jednak chyba wolałabym po prostu, wiecie, kopytko. Ale sprawdził się, wygląda pięknie, jestem zadowolona. Mam jeszcze, słuchajcie, korektor, o którym cię nie będę mówić od Anastazja Beverly Hills, ale kupiłam sobie go oczywiście w Internecie w dosyć ciemnym odcieniu. I co muszę zrobić? Muszę wyciągnąć jakiś ciemny podkład, żeby go nałożyć i przetestować ten korektor od Anastazja Beverly Hills, bo jak nałożę go przy Czymś jasnym. Mam wrażenie, że mi się to będzie gryzło, i to może jednak wpłynąć na moją decyzję, czy się polubimy, czy się nie polubimy. Przetestuję go z czymś ciemnym, zobaczę, jak tam z formułą. Jeśli formuła mi się sprawdzi, to zamówię sobie go w jaśniejszym odcieniu po prostu. W ostatnim filmiku o zapowiedziach kosmetycznych i o nowościach, które dopiero co pojawiły się wówczas na naszym rynku, mówiłam, że czaję się na taki zestaw świąteczny od Fenty Beauty, w którym jest y, mini format nowego błyszczyku, znaczy błyszczyku w nowym odcieniu, yy, ta formuła Cream i nowy odcień różu w kremie od nich, z formuła kremowego różu, którą ja uwielbiam i ten cały zestaw chyba nazywał się nie pamiętam jak się nazywał. Coś z brzoskwinką. Nazwa oczywiście na pewno pojawiła się na ekranie poniżej. Słuchajcie, jeśli chodzi o odcień, róż, to jest Peach Face. I powiem Wam, że jest fantastyczny. No, formuła, jak formuła, równie dobra jak jego starsi bracia i siostry. Dla porównania, jeśli chodzi o odcień, to tutaj mam 0-jedyneczkę Fuego Flash, która jest bardziej pomarańczowa. Tu macie więcej brzoskwinki, ale oba te odcienie mają w sobie taką złotą. Rozświetlającą drobinę. Tej drobiny jest dużo, ona jest malusieńka. I wiele z Was może się zastanawiać pewnie, czy to będzie podobne do tego różu w kremie od Bell, który swojego czasu pojawił się w biedronce. Ja nie mam tego kosmetyku u siebie, ale nie kupiłam go dlatego, że próbowałam, czy znaczy bawiłam się testerem w biedronce. I jak go słuchowałam, to bardzo szybko się zorientowałam, że tam jest fajny odcień brzoskwini, ale ta drobina rozświetlająca jest uboga. I te drobinki są większe niż w, różu, w różach od Fenty. Myślałam wtedy o tym różu, nie wiedziałam, że coś, coś takiego się pojawi. Tutaj drobiny jest sporo. Daje piękny, rozświetlony efekt, nienachalny, nieagresywny. Róże od Fenty mają długotrwałą formułę, blendują się fenomenalnie, więc jestem bardzo zadowolona, że sięgnęłam po ten zestaw. Ten błyszczyk w odcieniu, kochani, Peach Pout. Jest ładnym błyszczykiem. Jest średnio napigmentowany, ładnie leży na ustach. To jest trzeci egzemplarz, jeśli chodzi o tą formułę, u mnie. Jeden odcień bardzo lubię, fajnie leży na ustach, a drugi mi się zbiera, brudzi mi zęby, więc bałam się troszeczkę. I przyznaję, że kupiłam ten zestaw tylko i wyłącznie dla tego nowego odcienia różu, ale tutaj wszystko bardzo ładnie wygląda. W jakimś filmiku miałam go chyba w dękach na sobie. Ładny brzoskiniowy odcień, ładnie leży na ustach. Bardzo jestem zadowolona z tego zestawu, więc jeśli jeszcze jest na stronie Sephory, jeśli lubicie lu różę od Fenty, no to kurczę, dla samego tego różu warto. I na sam koniec wisienka na torcie. Mm, obiecałam Wam prawdziwą petardę od Too Faced, z którą mam takie mieszane doświadczenia. Ostatnia ich paleta, której próbowałam, czyli ta Teddy Bear, nie wypał u mnie. Słuchajcie, kupiłam. Miałam ochotę na czerwoną pomadkę nową. Kilka ich mam u siebie i to nie jest tak, że mi brakowało czerwieni, ale zobaczyłam, że wypuścili pomadki Lady Bold. I tam było kilka takich fajnych, czerwonych odcieni. Jeśli chodzi o opakowanie, to jest metalowe, dół, to ciało główne, można powiedzieć, jest przyjemnie obciążone jest magnes. Ja mam odcień, moi drodzy, Unafraid i to jest, moi drodzy, świetna pomadka w pięknym odcieniu. Przede wszystkim jest tutaj bardzo dużo pigmentu, więc niewielka ilość wystarczy. To jest pomadka, która pięknie leży na ustach, jest bardzo wygodna, nigdy nie mam poczucia wysuszenia, ona trzyma się zarówno konturu ust, jak i, wiecie, nawet tej środkowej części, nie brudzi mi zębów, nawet jak zjem coś tłustego. To oczywiście troszeczkę tego pigmentu znika, ale nie na tyle, żebym czuła potrzebę dokładania produktu. Ja bardzo ją lubię, słuchajcie, z konturówką od nam to jest ich Kissing, Kissing Me Softly Liner i ja mam go w odcieniu chyba dwa, podlinkuję go Wam w opisie poniżej. To nie jest tak, że ta pomadka potrzebuje konturówki, bo to, jak powiedziałam, pięknie trzyma się ust, natomiast ja lubię sobie, kiedy korzystam z czerwieni to jednak lubię sobie te kontury tak mocno wyrysować. A przyznaję, że chociaż jest dużo pigmentu i bardzo wygodnie leży na ustach, nakłada się odrobinkę tempo, znaczy mniej sunie po ustach niż inne czerwienie, z których korzystam. O, może tak. Ale z drugiej strony nie na tyle, żebym nazwała aplikację problematyczną. Nie, to jest po prostu taka różnica, którą zauważyłam. Jeśli światło dzienne na to pozwoli, to postaram się wam zrobić słocze tych kilku moich czerwieni, które już u mnie są. Koło tej przypomnę odcień Unafraid i na stronie amerykańskiej Sephory to ten odcień jest opisany jako jaskrawa makowa czerwień. Powiem wam, że tak bardzo spodobała mi się ta formuła, że zamówiłam sobie jeszcze dwa odcienie. Jeśli to nie jest dowód na to, że mi się ten kosmetyk sprawdził, no to już nie wiem, co o nim jest. Moi drodzy, jeśli chodzi o nowości z Sephory, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę i tak jak wspominałam, będę mówić o nowościach, tym razem z drogerii. Do zobaczenia, na razie, pa!